Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejsza lekcja jest troszkę nietypowa, ponieważ mamy się zajmować programowaniem paneli operatorskich Astraada, a ja w tej chwili mam otworzony program Proficy Machine Edition, który służy m.in. do programowania sterowników. No ale skoro nasz panel ma ze sterownikiem się komunikować, musimy sterownik zaprogramować, napisać jakiś program, tak aby panel mógł pewne dane z tego sterownika odczytywać. Tak więc zacznijmy od napisania prostego programu. Kilka słów komentarza na temat stworzonego programu. Zadaniem programu jest zapisywanie do rejestru R100 liczb z przedziału od 0 do 100. Będziemy tego dokonywać za pomocą fizycznie istniejącego przycisku I1. Naciśnięcie tego przycisku sprawi, że co 100 milisekund do rejestru R100 będzie dopisywana jedynka. Przycisk I2 odwrotnie. Będzie odejmował jedynkę od liczby zapisanej w rejestrze R100. Dwa ostatnie szczeble zabezpieczają rejestr R100 przed zapisaniem liczby większej od 100, a ostatni szczebel zabezpiecza przed zapisaniem do rejestru R100 liczby mniejszej od 0. Użyte zostały tutaj funkcje sprawdzające, czy rejestr R100, liczba zapisana w rejestrze R100 jest większa od 100, blok GT. Jeśli tak, to blok przesyłania danych zapisuje w rejestrze R100 liczbę 100. Ostatni sprawdza, czy rejestr R100, liczba zapisana w rejestrze R100 jest mniejsza od 0. Jeśli tak, do rejestru R100 przesyłana jest liczba 0. Na koniec sprawdzamy, czyli przeprowadzamy tak zwaną walidację projektu. Wynik 0 błędów, 0 uwag. Łączymy się ze sterownikiem. Przechodzimy w tryb programowania. I za momencik prześlemy program do sterownika. Ponieważ konfiguracja jest poprawna, wystarczy, jak prześlemy sam program. Program już został przesłany. Sprawdzamy komunikaty. Wszystko jest poprawnie. Ustawmy teraz odpowiednim przełącznikiem sterownik w tryb pracy. Widzimy tutaj, że sterownik został włączony i przejdźmy do trybu monitora. Jak widzimy, rejestr R100 zapisany jest liczbą 100. Załączamy przycisk I2. Widać, jest to przycisk fizycznie istniejący. Jest on załączony w tej chwili, a zawartość rejestru R100 zmniejsza się do 0. Nasze zabezpieczenie zadziałało. Naciskamy jeszcze przycisk I1. Widzimy, że kiedy przycisk jest załączony, podświetlany jest na zielono. I to drugie zabezpieczenie również zadziałało. Nie ma możliwości, żeby do rejestru R100 została zapisana liczba większa od 100. Na koniec sprawdzimy jeszcze konfigurację sprzętową. Nasz sterownik otrzymał numer 2. Widzę tylko, że domyślnie ustawiona jest tutaj kontrola parzystości. Będziemy musieli to zmienić w programie Astraada, bo inaczej komunikacja nie będzie możliwa. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam gorąco do oglądania kolejnych. Dziękuję za uwagę.